oddziałach wojennych podczas II wojny światowej, przeniosła się do Wielkiej Brytanii, gdzie też uzyskała stopień bakałasza. Był to jednak jedynie przystanek w jej drodze, zarówno naukowej, jak i życiowej. Wkrótce przeniosła się do Kanady, gdzie uzyskała stopień magistra i finałem niejako w podstawowym zdobywaniu stopni naukowych, mianowicie stopień doktora uzyskała na Uniwersytecie w Indianapolis w 1962 roku. Jest autorem wielu prac historycznych, wysoko ocenianych przez krytykę i czytelników, wśród nich Polska i Mocarstwa Zachodnie 1938-1939 w języku angielskim, podobnie w języku angielskim od Wersalu do Locarno, klucze do polskiej polityki zagranicznej 1919-1926, wydaną wspólnie z profesorem Tytusem Komarnickim, który w trakcie przygotowania tej pracy zmarł. Ostatnio natomiast większych prac wydała pamiętniki ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Polska polityka zagraniczna w latach 1926-1939. Józef Beck jest postacią, która zapisała się na trwale w historii polskiej dyplomacji, w pewnych okresach wzbudzającą sporo kontrowersji poprzez sposób rozwiązywania niektórych zagadnień. W każdym razie książka wydana przez Instytut Literacki w Paryżu w 1992 roku jest do nabycia, jest do nabycia w Instytucie, a sylwetkę oraz główne cele polskiej polityki zagranicznej w omawianym okresie pan profesor bezpośrednio przedstawi. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło spotkać Państwa w Instytucie, a pogoda straszna, więc tym bardziej sobie cenię obecność tych wszystkich, którzy tu przyjechali. Nie chciałabym tutaj wygłaszać jakiegoś formalnego odczytu. Raczej bym chciała Wam powiedzieć, jak to się stało, że się zainteresowałam Józefem Beckiem. I jak to doszło do tego, że jednak się zdecydowałam opracować jego wspomnienia, które były wydane najpierw w tłumaczeniu francuskim w Paryżu w 1951 roku, jako dernier rapport. Potem po angielsku w 1957 roku w Nowym Jorku, jako final report. Dlaczego się zainteresowałam Beckiem? Otóż znalazłam się w Anglii w 1940 roku, przeszedłszy przez Francję. Uciekłam z rodziną z Francji, najpierw z Polski do Francji, potem z Francji przez Hiszpanię, Portugalię do Anglii. Więc można powiedzieć, że w jednym roku, na przestrzeni jednego roku, przeżyłam kampanię wrześniową w Polsce, upadek Francji, a potem walkę o Wielką Brytanię i blitz londyński. Właśnie doleciałam na sam szczyt blitzu z Portugalii. No i posłano mnie do szkoły angielskiej, do Urszulany, które chciały ze mnie zrobić Angielkę, ale jakoś to im się nie udało. Zaczęło mnie bardzo denerwować, fakt, że ta polityka polska przedwojenna była potępiana w ciągu, dosłownie w ciągu, i to przez wszystkich. Przez moich rodziców, przez ich znajomych, nie mówiąc już o tym, że w szkole naśmiewano się ze mnie, prawda, że jestem Polką, a mnie to też trochę zirytowało. Jak mnie ktoś powiedział, że przestała mówić o Polsce, bo ja przecież jem angielski chleb, to powiedziałam, że mąka na ten chleb przychodzi na statkach polskich z Kanady. Proszę mi tutaj niczego nie wygadać. Potem poszłam na uniwersytet, na stypendium państwowe do Liverpoolu i tam wsiedli na mnie profesorowie. Idziesz znowu o tą biedną politykę i ten Beck, i ta niby współpraca polsko-niemiecka i niby te plany imperialne przeciwko Rosji, no bzdury, prawda? No więc powiedziałem sobie, że trzeba rzecz przestudiować i zbadać. Rzeczywiście po dyplomie w Anglii z historii nowożytnej, pierwszym i drugim na Magilu w Montrealu, wzięłam się do tego i napisałam książkę,
po angielsku. Zresztą moim promotorem był Piotr Wandycz, który był wtedy w Indianie, zanim przeszedł do Jerzy. I napisałam książkę na temat Polska i Wielkie Mocarstwa w 1938-1939 roku. Współzależność Europy Wschodniej i Zachodniej. Wtedy oczywiście nie miałam dostępu do tych źródeł, do których mamy dostęp dzisiaj, prawda? Ale miałam dostęp do archiwum Ambasady Polskiej w Londynie, w Instytucie Polskiego. No i były publikowane dokumenty wtedy już niemieckie i angielskie. Więc to był taki początek. Potem się tym interesowałam dalej. Pracowałam w archiwach angielskich i francuskich i Ligi Narodów w Genewie właśnie do tej książki, którą dostawił w naszym opisie Tytus Komarnicki, Świętej Pamięci. I z tego wyszła książka o polityce polskiej między Wersalem a Karolem. No i jak wróciłam z jednego pobytu w Polsce w 80 roku, to zagadał mnie profesor Wacław Jędrzejewicz. Czy ja bym nie chciała może opracować polską wersję ostatniego raportu WTK, wersja, która się znajdowała w instytucie. No, jakże mogłam się nie zgodzić. Ale to była praca bardzo żmudna i praca, którą musiałam wykonywać przy dydaktyce. I bardzo praca żmudna dlaczego? Bo każda rozmowa, proszę Państwa, zanotowana przez Becka z ambasadorem XYZ. Ja sprawdzałam w tych dokumentach, czy to były dokumenty niemieckie, czy francuskie, czy angielskie, czy amerykańskie, a nawet rosyjskie, jeżeli były dostępne. No i to mi zabrało wiele, wiele lat. Czekałam między innymi na ukazanie się ostatniego tomu dokumentów dyplomatycznych francuskich, Document Diplomatique Français, która wyszła na rok 1939, wyszła dopiero w 1986 czy 1987. No i więc z tego wyszła taka właśnie praca, którą wydał Instytut Literacki w Paryżu. Niestety to chciałabym, żeby wyszło drugie wydanie poprawione w Polsce, dlatego że były z tym różne problemy na odległość robić taką rzecz. Dam parę takich przykładów. To na pewno sobie zdają z tego sprawy, że w Instytucie Literackim jest strasznie dużo roboty w Paryżu, bo oni wydają przecież miesięcznie kulturę, kwartalnie zeszyty historyczne, kilka pozycji z Biblioteki Kultury rocznie, poza tym ciągle tam jest najazd ludzi przyjeżdżających z Polski, z innych stron świata. Więc no, były różne problemy, ale najgorszy problem był taki, że jak już się składało pierwszą część książki, to drukarnia, staromodna drukarnia, właściciel powiedział, że się zamyka do takiej i takiej daty. Więc musiałam robić korektę większej części tej książki przez telefon do Paryża. Jest jasne, że w takiej sytuacji można, są błędy, prawda, różnego rodzaju. No, ale w każdym razie mam tą satysfakcję, że mimo tego, że nawet jest błąd w tytule, zamiast 26-39 jest 32, chociaż tutaj są przeprosiny redakcji, więc to jest jasne, że to nie moja wina. Ale mam tą satysfakcję, że książka wreszcie wyszła, że jest dosyć długi i moim zdaniem ciekawe, a to już nie będę się upierać, to Państwo zobaczą, jak kupią książkę. Dosyć długi esej, szkic polityczno-biograficzny Becka. Są jego trzy teksty, które dyktował w Rumunii w warunkach szalenie trudnych. Pani Jemieszewska była przy tym na początku, więc wie, jak to było, jak rząd był internowany przez Rumunów, o czym zresztą właśnie pisałam ostatni w numerach i będzie ostatni odcinek
numerze w następnym o niepodległości. A minister Beck zdecydował się napisać coś w rodzaju przeglądu polityki polskiej. Właściwie to wysłał to do Paryża i dyktował to chyba z tą myślą, że wyślę to do Paryża, do rządu nowego w Paryżu, który oczywiście uznał. Szczególnie dla ministra Zaleskiego. To było robione w szalonym tempie. Ta część, która dotyczy 1939 roku, była dyktowana w Braszowie, chyba, prawda? Między 1 a chyba 21 października. Właśnie jak pani Janiszewska wyjeżdżała z tą drugą panią, też jakby targą, której dyktowała, jakbyście wyjeżdżały do Bukaresztu, a później do Paryża. No na to było wysłane do Paryża, ale na to w ogóle nie było żadnego odzewu z Paryża, z rządu polskiego, który psy wieszał na tak zwaną sanację. To była bardzo nieprzyjemna historia, nieprzyjemna atmosfera. No, a drugą część, chronologicznie pierwszą tutaj, analizy i o ocenę i właściwie o opowieść o polskiej polityce zagranicznej od 1926 roku, to znaczy od objęcia steru przez marszałka w maju do 1939 roku, a Beck był ministrem, prawda, od 1932 do 1935. To już jest inna historia, to już jest bardziej wypełne i tak dalej, i tam jest więcej szczegółów i to jest dłuższe. A trzecia część, ostatnia, którą Beck zaczął dyktować dosyć późno, bo już w 1942 roku i której nie ukończył, to miała być synteza, ale niestety zapadł na gruźlicę i nigdy tego nie skończył. Więc ten materiał znalazł się w instytucie. Przesłała kopię pani Beckowa do instytutu. I leżą tutaj przez wiele lat. Teraz w Polsce oczywiście wyszło jedno wydanie, ale moim zdaniem dosyć marne. Ostatni raport zrobił Andrzej Skrzypek. Więc tam jest bardzo długi esej Wojciechowskiego, który próbuje w taki umiarkowany sposób, ale potępia, prawda, przedstawia w sposób raczej potępiający politykę Becka. A adnotacje pana Skrzypka to właściwie są zredukowane do tego, że zdaje się, że tłumaczy pewne wyrazy obce. Co ja notabene też chciałam zrobić, ale to redaktor Giedroyć uważał, że wszyscy znają języki i nie potrzeba tego robić. Tego wiemy nie ma. Więc taka jest historia tej książki. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że w Polsce, w kraju ukazały się książki w ostatnich paru latach, które bardziej oględnie, bardziej obiektywnie analizują całą politykę polską. Polska była w sytuacji po prostu beznadziejnej, jak my to teraz widzimy. To w latach 30. to były lata ugody. Polityka Anglii i Francji to była polityka ugody z Niemcami, szukania, szczególnie ze strony Anglików, szukanie porozumienia z Niemcami. Pamiętam w jednej notatce w tej książce, jak Anglicy wreszcie przystąpili do wojny, to minister zwrócił się do jednego ze swoich bliskich współpracowników i powiedział, nareszcie się wywiązali z obietnicy, bo gdyby nie to, to by naród miał prawo stawić pod ścianę i rozstrzelać. Ale nikt w Polsce oczywiście nie zdawał sobie sprawy z jednej rzeczy. Zdawano sobie sprawę, że te obligacje, które podjęli Anglicy i Francuzi, dotyczące pomocy dla Polski wojskowej, to nigdy nie mieli zamiaru tego wykonać. Szczególnie ważne były protokoły wojskowe podpisane w Paryżu przez generała Kasprzyckiego, Tadeusza, i Gamelena z drugiej strony, 17
maja 1939 roku, nie pamiętam, której Francuzi mówili zupełnie jasno, że jeżeli Niemcy uderzą na Polskę, to Francja skoncentruje większość swoich sił, le gros de ses forces, na froncie zachodnim i uderzy z wielką ofensywą. Otóż, proszę Państwa, to był pić na wodę fotomontaż, jak się mówi w Warszawie. Bo francuski sztab generalny już się umówił z Anglikami, że w razie wojny, wojna będzie na zachodzie czysto obronna. Więc mydlono Polakom oczy, dlaczego? Żeby się jak najdłużej bili. Co zresztą potwierdził generał Gamelin na pierwszej konferencji Rady Wojennej Aliantów w Abbeville 12 września, kiedy Polska się biła jeszcze przecież. Jeden z Anglików się go zapytał, panie generale, czy pan zmieni swojej strategii obronnej, jeśli Polacy będą się bili jeszcze 2-3 miesiące, a on powiedział nie. Dlatego, że ich rzecz, Polaków rzeczą jest jak najdłużej walczyć, żeby nam jak najwięcej czasu dać do przygotowania. Anglicy natomiast w rozmowach sztabowych w Warszawie z Polakami na przełomie maja i czerwca 1939 roku nie to, że podjęli się, ale powiedzieli, że jeżeli Niemcy uderzą w Polskę i będą atakować obiekty wojskowe, to lotnictwo angielskie RAF będzie bombardowało obiekty wojskowe w Niemczech. A jeśli chodzi o cywilne, no jeżeli w Polsce będą Niemcy bombardować obiekty cywilne, to Anglicy muszą się porozumieć z Francuzami. Więc jeśli chodzi o politykę polską w samym przededniu wojny, to można powiedzieć, że tak minister Beck, jak w ogóle rząd, jak w ogóle wojsko mogło się spodziewać, że rzeczywiście Francuzi i Anglicy wypełnią swoje obligacje, które zaciągnęli wobec Polski. Bo to było przecież w ich interesie, żeby uderzyć na Niemcy na zachodzie, podczas gdy gros sił niemieckich był związany w Polsce. No ale to by nie doszło. Czy można było inną politykę prowadzić? Wątpię bardzo, ja przynajmniej osobiście nie widzę, bo jakie były alternatywy przed rządem polskim? Bardzo proste. Zgodzić się na co Niemcy chciały. To znaczy powrót Gdańska, ale nie tylko, do Rzeszy. Tak samo tak zwana eksterytorialna komunikacja przez Pomorze Polskie. No to miał być pas może jakieś kilka kilometrów szeroki przez Pomorze z Niemiec do Prus Wschodnich, gdzie Niemcy miałyby pełną suwerenność nad tym terenem dla swojej kolei, dla swojej autostrady. No co to znaczyło? Że może nie tylko, że ludność polska byłaby pod władzą niemiecką tamże, ale Niemcy mogliby każdej chwili odciąć Polskę od Gdyni nawet. Gdańska to już oczywiście. Żaden rząd polski nie mógłby się utrzymać wówczas nie w Polsce, gdyby przystał na takie propozycje. Ale to nie wszystko, bo jeszcze była propozycja, żeby Polska przystąpiła do paktu antykominternowskiego, to znaczy z ostrzem przeciwko Rosji. I Beck, który był tyle razy pomawiany nie tylko o literaturze komunistycznej w Polsce, ale na Zachodzie też, o to, że niby tylko dyszał rządzą, żeby pójść z Niemcami na Rosję. Tak samo Beck, tak samo Piłsudski w ogóle tej sprawy z Niemcami nawet dyskutować nie chcieli. Dlaczego? Dlatego, że wiadomo, że jak Niemcy zaleją Polskę wojskiem, to co będzie? Też będzie okupacja niemiecka. Nigdy nie było takich pomysłów żadnych. No więc to była jedna alternatywa, moim zdaniem nie do przyjęcia. Druga alternatywa to niby pójść z Rosją. Komunistyczna propaganda przez tyle lat krzyczała, że to był jedyna możliwość. Bo właściwie nie było żadnych takiego rodzaju propozycji ze strony Moskwy.
Dopiero w 1939 roku, w sierpniu, w połowie sierpnia, jak w Moskwie gościła delegacja, właściwie misja wojskowa, francusko-brytyjska, która tam przyjechała 12 sierpnia na rokowania prowadzące do sojuszu politycznego i wojskowego. Dopiero wtedy wystąpiła strona sowiecka w osobie marszałka Woroszyłowa z żądaniem takim, żeby Francja i Wielka Brytania wyraziły zgodę na przejście wojsk sowieckich przez terytorium Polski i Rumunii w razie wojny, bo niby jak mogą się powalczyć z Niemcami, prawda, jeśli nie wejdą. Jeśli chodzi o Polskę, to było powiedziane specyficznie przez korytarz wileński i na południu koło Wilna. No, najpierw oni mieli, mocarstwa miały wyrazić zgodę. No jak się z tym zwrócili ambasadorowie, prawda, i attaché wojskowi do strony polskiej w Warszawie, no to oczywiście było powiedziane nie. Dlaczego? Strona polska mówiła, że nie ma absolutnie żadnej pewności, nie tylko, że rosyjskie siły się wycofają z Polski po jakimś konflikcie z Niemcami, ale w ogóle nie ma żadnej pewności, że jak Rosjanie wejdą do Polski, to w ogóle będą z Niemcami walczyć. Po co? Ale 23 sierpnia, jak wiecie, w nocy z 23 na 24 sierpnia na Kremlu pan Ribbentrop i Mołotow podpisali pakt, sławny, niesławny, o nieagresji z tą tajną klauzulą protokołu dotyczącą nie tylko Polski zresztą, ale krajów bałtyckich i Rumunii. Otóż tego dnia wieczorem tak szef sztabu polskiego, generał Stachiewicz i Beck wyrazili zgodę na bardzo ciekawy tekst. Powiedzieli, owszem, możemy mówić, możemy tą sprawę omówić. Sztaby mogą omówić tą sprawę. Znaczy, że to nie było odmowa, prawda, całkowita, ale sprawa musi być omówiona. No, ale to nie wystarczyło i zresztą było to pretekstem dla Stalina, bo proszę Państwa, przynajmniej moim zdaniem to było pretekstem, bo Stalin się interesował umową, dojściem do porozumienia z Hitlerem co najmniej od 1935 roku. Na przykład w dokumentach niemieckich w serii C, w ostatnim tomie 7, który wyszedł w wersji angielskiej dopiero parę lat temu. Nie, w czwartym, przepraszam, w siódmym było co innego. W tomie czwartym mamy taki obrazek. Otóż 2 maja 1935 roku podpisano w Paryżu sojusz francusko-sowiecki. Parę dni później, 8 maja w Moskwie, Litwinow, ówczesny komisarz spraw zagranicznych, mówi do ambasadora niemieckiego, von den Schulenberga, teraz jak Rosja sowiecka ma sojusz z Francją, to czas omówić pakt nieagresji z Niemcami. To znaczy, że w 5 dni po podpisaniu sojuszu z Francją Rosjanie proponują podpisanie paktu nieagresji. Na przełomie 1936-1937 roku Stalin wysłał do Berlina specjalnego wysłannika swojego, który proponował ni mniej, ni więcej, jak tajne albo otwarte rokowania sowiecko-niemieckie dążące do podpisania paktu o nieagresji.
Poza tym były jeszcze tajne sondaże ze strony GPU. Także dla Stalina ta myśl paktu nieagresji z Niemcami nie była nic nowego. A w 1939 roku, jak patrzał na sytuację, to jak ja to przynajmniej rozumiem, wywierał presję na Niemcy, wykazując jakoby zainteresowany sojuszem z Francją i z Anglią. A właściwie chodziło mu o pakt z Niemcami, bo mógłby wtedy nabyć ziemię, które chciał, bałtyckie państwa i wschodnią Polskę i Bessarabię, i nie musiałby walczyć. A niech Hitler potem idzie na zachód i niech się krwawią, prawda? Niemcy z zachodnimi mocarstwami. Także moim zdaniem ta druga alternatywa pójścia z Rosją to wygląda bardzo ładnie, ale to nie było wcale ze strony Stalina, nie było żadnego zainteresowania. To nie było w jego interesie. No, chyba że Polacy by powiedzieli, no proszę wejść tutaj i zabrać jak najwięcej Polski, żeby Niemcy nie wzięli, ale to nonsens. Trzecia możliwość to jest ta właśnie, którą polityka polska wybrała. I to nie tylko Beck, bo nie, oczywiście on miał najwięcej do powiedzenia, ale wszystkie najważniejsze decyzje były pobierane w gronie tak zwanych na naradach zamkowych. Na zamku. Gdzie na ogół był prezydent Mościcki, bo to u niego było. Był zawsze Śmigłowiec. Był Beck. Czasami był premier, wicepremier i tak dalej. Można jeszcze powiedzieć, że sam marszałek Piłsudski bardzo dążył do ściślejszych stosunków z Wielką Brytanią, ale Anglicy się tym nie interesowali. Dlaczego się akurat Polską zainteresowali w 1939 roku? Nie bynajmniej dlatego, że chcieli walczyć za Polskę czy za Gdańsk. Opinia angielska publiczna była tak zburzona, jak wojska niemieckie weszły na ziemię czeskie, prawda, w połowie marca 1939 roku, że było zupełnie jasne, że rząd musi przyjąć jakąś postawę. Nie może się już skazać. Chamberlain chciał przejść do porządku nawet. Ale nie tylko, że Niemcy weszli do Pragi na ziemię czeskie i wszyscy mówili, że nie można dać wiary Hitlerowi, prawda, że on tylko chce Niemców w Niemczech. Ale też była plotka, puszczona zresztą przez posła rumuńskiego, że Niemcy postawiły ultimatum Rumunii, a Rumunia, proszę Państwa, to już było coś zupełnie innego. Bo Rumunia to kraj, który produkował wtedy naftę, no, teraz też, ale wtedy więcej, i dużo, miał dosyć dużo produktów rolnych. Także w razie wojny blokada brytyjska, która była zaplanowana jako główna broń, blokada, prawda, około Niemiec, byłaby po prostu nie do wykonania. Więc najpierw Rumunia, co zrobić z Rumunią? No, Polska jest koło Rumunii, Polska jest największym, najsilniejszym wtedy krajem, największym. To trzeba jakoś tak zrobić, żeby Polska się zajęła Rumunią. No Rumunii nie chcieli, Polska się nie chciała wydać. No to się dało gwarancję Polsce. Gwarancję czego? Nie gwarancję granic. Nie gwarancję integralności. Gwarancję niepodległości. Cały czas były naciski od tego czasu na rząd polski, żeby broń Boże nie kichnął, nie dmuchnął, nie chcą w noc, prawda, żeby ich nie zirytował. I na samym ostatku Anglicy, Rada Ministrów, Chamberlain byli gotowi dojść do umowy z Hitlerem kosztem Polski. Dlaczego? Byli gotowi zgodzić się na powrót Gdańska do Niemiec i na autostradę niemiecką, ale pod warunkiem, żeby taki właśnie układ był, w cudzysłowie, swobodnie wynegocjowany przez Polskę i Niemcy. Swobodnie przez Polskę, prawda? I Niemcy, które były już największą potęgą
wojskową biologię. Więc to była hipokryzja, to był kamuflaż po prostu. A Polacy się nie zgodzili. No, wojna. Nie chciałam robić wykładu, robisz mi wykład. Przepraszam bardzo. Dziękuję w takim razie pani profesor i proszę. Z Anglikami to Polacy mieli doświadczenie w czasie konferencji w Warszawie. Czy rzeczywiście łudzili się, że w 1939 roku coś wyjdzie z tych zapewnień angielskich i francuskich? Francuzi zawsze wtedy postępowali za Anglikami. W związku z tym mam jeszcze pytanie, czy byli jacyś Polacy, politycy polscy w Warszawie, którzy jednak uważali, że z tymi Niemcami można by się, no nie dogadać, ale wystąpić, bo jeżeli chodzi o, sowiecką Rosję, to jest wykluczone, żeby cokolwiek dało się tam uratować. Niemcy oczywiście, hitlerowskie zwłaszcza, prawdopodobnie potem z nas zrobili jakiś tam Polischersztag czy coś takiego, ale mam pytanie, czy byli tacy Polacy, żeby to robić. Poza tym, czy rząd polski zdawał sobie sprawę, że nie będzie tej pomocy i dlaczego tak on tam pan rozegrał, a nie inaczej? To jest moje jedno pytanie. Może było przesprawowane. Ja nie pamiętam wszystkiego. Ja mam trzy takie. Wrócimy do reszty. Dlaczego czy się łudzili, że Anglia pomoże? Otóż to, moim zdaniem to nie jest, ja bym tego tak pytanie nie postawiła. Złudzeniem była inna rzecz, ale moim zdaniem zrozumiałaś złudzenie. Mianowicie minister Beck przynajmniej do w tym razie zgadzał się z Anglikami. Uważał, że to jest niemożliwe, żeby Hitler jednak poszedł na wojnę, zaryzykował wojnę na dwa fronty. I uważał, że ta gwarancja brytyjska, widział cel tej gwarancji, że to jest wstrzymanie Hitlera od dalszej agresji. Uważał, że to się może udać. Więc w ten sposób. Jeżeli natomiast chodzi o pomoc wojskową, to raczej liczono na Francję, na sojusznika Polski od 21 roku. Prawdą jest, że nie można, nie dało się uściślić, prawda, umówić się na temat wykonania tej konwencji wojskowej. Ale to się zrobiło w końcu w 1939 roku. Dlaczego, czy Polacy wierzyli, że Francuzi ruszą? Z tych wszystkich papierów i dokumentów, które ja widziałam i z rozmów moich z generałem Stachowiczem, świętej pamięci, zanim umarł w Montrealu, to było podejście takie, że no, to jest w ich interesie, prawda? Jeżeli Niemcy rzucą całą siłę na Polskę, to Francja nie powinna siedzieć na rękach i czekać, aż Niemcy wrócą się na nich, prawda? No niestety, logika czasami nie przyświeca polityce. W tym wypadku nie przyświecała polityce francuskiej, która była obronna. Ja się zapytam tak. Może przełożymy, poprzeplatamy pytania. No to potem ja nie dostanę głosu. Albo może nie, może ja. Ja krótko, bo pani przedstawiła nam trzy alternatywy, a jeszcze jest następująca, o której to jest ciągle aktualna, nawet i dzisiaj myślę, że ciągle będzie dyskutowana. Czy ktokolwiek w Polsce próbował montować koalicję państw środka? Dlaczego nie z Rumunią, Czechosłowacją i Węgrami próbować coś robić? Ja nie wiem. Ja pytanie. Proszę pana, to była piękna idea i to była idea, która bardzo interesowała polityków polskich w latach 20. i rumuńskich też, przede wszystkim Jorgen. Ale co się później stało? Czechosłowacja nigdy nie chciała się angażować wobec Polski. No niestety. I są ku temu dokumenty. Były prowadzone nawet dosyć ciekawe rozmowy sztabowe w 1932
pierwszy był początek trzeciego roku. I wcześniej, ale ja myślę o tych właśnie ostatnich. Halaj, syrop. Tak. Tak. Zawsze interweniował hrad, czyli zamek, Masaryki Denesz. Nie chcemy. Jest taki dokument zresztą. Dlaczego? Dlatego, że uważali, że oni się dogadają z Niemcami, to jest raz, a Polska nigdy. Poza tym Polska miała nie tylko napięku z Niemcami, ale z Rosją. To znaczy były z dwóch stron pretensje wobec Polski. Ani Benesz, ani Masaryk nie chcieli się wiązać. I jest tutaj jedna rzecz ciekawa. W 25 roku Beck pisze w swoim raporcie, że Aleksander Skrzyński zaproponował Beneszowi sojusz i że Benesz to odrzucił. Otóż nie ma żadnych ani polskich dokumentów, ani czeskich dotyczących tego, ale mnie by to wcale nie dziwiło, gdyby rzeczywiście tak było. Teraz, jeśli chodzi o Węgry, to Węgry by się oczywiście do tego nie włączyły nigdy, dlatego że Węgry miały terytorialne przecież pretensje wobec Rumunii i wobec Czechosłowacji. Nie chciały się pogodzić z granicami ustalonymi w traktacie Trianon w tym roku. Znaczy nie chciały się pogodzić z utratą Transylwanii na rzecz Rumunii, Słowacji na rzecz Czechosłowacji i Banatu na rzecz Jugosławii. Rumunia natomiast lawirowała jak tylko mogła we wszystkie możliwe strony, ale to była polityka kunktatorska. Rumunom chodziło przede wszystkim o utrzymanie tych wszystkich terytoriów, których nabyli w 18-19 roku, żeby nie było uszczuplenia. I grali na wszystkich fortepianach, jak się tylko dało, prawda? Trzeba powiedzieć, że Karol II, który nie był geniuszem, prawda? I wiemy o Magdzie Łukowskiej i tak dalej, ale on próbował bardzo zainteresować Anglików, bardzo się starał i Francuzów. Anglików mógł namówić najwięcej na wysłanie jakiejś misji gospodarczej w 1939 roku, a w Anglii wszystko się rozbiło o to, że jak my możemy pomóc Rumunii, jak my możemy pomóc Bułgarii, ewentualnie Grecji. Co oni eksportują? Oni eksportują, no, Bułgaria i Grecja tytoń, ale Anglicy nie lubią palić tego bałkańskiego tytoniu. Anglicy są przyzwyczajeni do wyrdzenia tabaku. A co z Rumunią zrobić? No czego? No nafty trochę, owszem, a Francuzi by nie mogli. Nie, dlaczego? No bo Rumuni chcą eksportować kukurydzę, a Francuzi już tam w Indochinach tą kukurydzę subsydiują, tak? Więc to takie beznadziejne, prawda? Więc to, co wygląda, powiedzmy, na pierwszy rzut oka logiczne, tak jak w życiu bardzo często jest nie do wykonania, bo są sfery rodzinne, powiedzmy w ten sposób, albo różne inne ekonomiczne trudności. Teraz pan się pytał, czy nie było polityka, tak, który z Niemcami. Raczej, o ile chodzi o rząd, to raczej nie. Oczywiście był zawsze Studnicki, który chciał się mówić, ale Studnicki nie chciał oddawać Niemcom ziemi polskiej. Także to byłoby też... Czy ja mogę dokończyć? Proszę uprzejmie teraz. Ja mam takie dwa pytania. Czy pani natrafiła w swoich badaniach na fakt ustalenia daty spotkania Ribbentrop-Mołotow dopiero 23 sierpnia, a nie przypuśćmy w czerwcu czy w lipcu? Czy nie, to nie było możliwe. I jeszcze jedno pytanie. Czy minister Beck, wysyłając do Paryża swoje opracowanie, nie zdawał sobie sprawy, co jest w Paryżu? Proszę pana, minister Beck uważał, że jest nowy rząd polski, tak jak w swojej mowie zresztą 30 września do tych ministrów i urzędników, którzy byli w Braszowie, powiedział, że to jest nowy rząd polski i ten rząd musimy uznać. My się podajemy do dymisji. On to wysłał do Zaleskiego.
August Zaleski był za Piłsudskiego ministrem spraw zagranicznych. To jest raz. A dwa, uważał, że mimo wszystko, niezależnie od tego, kto był szefem, ale szefem był Sikorski, prawda, premierem tego rządu, to przecież jest w interesie tego rządu zainteresować się tym, co ma do powiedzenia były minister spraw zagranicznych. On sobie nie zdawał sprawy z tej ogromnej nienawiści, która panowała w tych kołach polskich w Paryżu, szczególnie w kołach związanych z takimi osobami jak Kot, Stanisław Stroński, Paryż. Przecież tam, co się działo, to jest przecież wstyd powiedzieć, prawda? Chciano powołać komisję, sąd nad polityką, nad ludźmi, którzy prowadzili nawą państwową, prawda? Chciano ich pozbywać obywatelstwa. Paderewski musiał, stary Paderewski musiał prosić Ingerowę, żeby tego nie robił. Nawet Anglicy i Francuzi, którzy nie lubili Polaków, zaszokowani tym, co słyszałem od Polaków. Proszę o następne pytanie. To nie jest pytanie, tylko chyba skomentowanie do niuansów polityki państwa. Się z Panią całkowicie zgadzam. Nie było żadnej alternatywy. Jeżeli chodzi o zasadnicze rzeczy, które Pani mówiła, absolutnie się z Panią zgadzam. To było zresztą najbardziej lakonicznie powiedziane w takim dowcipie w Warszawie w 1956 roku, jak Gomułka doszedł do władzy i było spore uporu i mowy o odzyskanej suwerenności. Na Uniwersytecie Warszawskim ukazało się ogłoszenie przy głównym wejściu po lewej stronie, gdzie było ogłoszenie: zamienię świeżo odzyskaną suwerenność na lepsze położenie geograficzne. Więc w zasadniczych sprawach oczywiście to jest dokładnie tak, jak Pani mówiła, po prostu jak Niemcy są potężne i Rosja jest mocna, to nie ma alternatywy. Ale były pewne niuanse, które może by Pani skomentowała. Na przykład wejście na Załodzie w 1938 roku. Czy to miało sens? Ta cała awantura z Litwą, wodzi to właśnie na pewno, jako chłopak pamiętam te manifestacje na Wielkiej w Warszawie. Albo inne rzeczy, które również pamiętam, że raczej z rozmów rodziców i przyjaciół, bo było takie profesorskie środowisko. Był taki szef policji państwowej, nazywał się generał Hordian Zamorski. On jeździł na Partajdali do Norymbergi, do Hitlera. I tam mu się całkiem podobało, jak przyjeżdżał, to mu się całkiem ta aryjska krzepa i dyscyplina podobała. To były pewne rzeczy, to nie są rzeczy zasadnicze. Jak powiedziałem przedtem, zgadzam się z Panią, nie było alternatywy. To, co oni usiłowali zrobić, znaczy sojusz z Zachodem, paktem i agresji też Piłsudskiego, bo w tym była bardzo wcześnie rozpoznał to niebezpieczeństwo niemieckie, wcześniej niż wszyscy inni napadania. To wszystko jest prawda, ale to były pewne niuanse, które były bardzo... Ja myślę, że to Polsce nie sprzyjało, jeżeli chodzi o opinię publiczną, angielską, francuską. Więc ja bym powiedziała w ten sposób, że oczywiście nie sprzyjało. Natomiast Benesz, który miał bardzo dobrą firmę, to mu nic absolutnie nie pomogło. Więc to trzeba pamiętać. Jeśli chodzi o Litwę najpierw. Od lat każdy rząd polski próbował się dogadać z Litwą. O co chodziło? Chodziło Polsce o to, żeby ani Niemcy, ani Rosjanie nie zagarnęli Litwy, albo przynajmniej nie wybierali przemożny wpływ na politykę litewską. Litwini nie chcieli rozmawiać, dlatego że im stało w gardle sprawa Wilna. Nie chcieli uznać tego. Ostatecznie było tak, że jak Hitler zajął Austrię, to było w marcu 1938 roku, Beck był wtedy na Włoszech po wizycie państwowej, odpoczywał na południu, gdzieś na Sorrento, czy gdzieś tam. I jak otrzymał te wiadomości naglące, żeby wracał do Warszawy, to zdecydował się wrócić do Warszawy. Wozu próbować, no to jest idiotyzm. To nie była polityka Becka. To były chyba jakieś młodzieżowe,
okrzyki, albo ludzie, którzy powinni być starsi mózgowo niż byli. Nie było kwestii o maszerowania na Litwę, ale jedyny sposób, który można było dojść do jakiejś umowy z Litwą, przynajmniej do normalizacji stosunków, to było drogą przez ultimatum. Dlaczego? Bo żaden rząd litewski by się nie zgodził na to. Bałby się. Ultimatum było formalne. Tam ile? 24-48 godzin. I normalizacja stosunków. Nie uznanie, nie żądanie ze strony polskiej, żeby z konstytucji litewskiej wykreślono paragraf, że Wilno jest stolicą Litwy. Nie. Po prostu, żeby normalizować stosunki. To zostało zrobione, po czym ten rząd litewski się podał do dymisji. Była straszna na Litwie nienawiść do Polaków. Nie było to, można było po prostu niczego nie robić, ale były naciski na Litwę i z Berlina i z Moskwy. Też. Żeby się im podporządkowały. Jeżeli chodzi o Zawazie, no to jest sprawa bardzo wrażliwa, prawda? Ale co zagrało? Co zagrało, co zdecydowało postępowanie polskie? I tutaj Beck pisze bardzo ciekawie, że na szeregu konferencji Narad Zamkowych mówił w ten sposób, że Beck pisze, że na konferencjach zamkowych, na naradach zamkowych mówił tak, że no, to było chyba gdzieś na wiosnę, ale tego daty tutaj nie daje, że Polska musi czekać i zobaczyć, co będzie. Bo prawdopodobnie Francja i Wielka Brytania nie będą walczyły o Czechosłowację. A Rosja też się nie ruszy. To co ma wtedy Polska sama się bić? Jeżeli natomiast ta prognoza się nie sprawdzi, jeżeli Francja i Wielka Brytania rzeczywiście powiedzą, że będą walczyć, to wtedy polityka polska zmienia się o 180%. 180 stopni. I musimy walczyć, nigdy nie możemy walczyć po stronie Niemiec, musimy walczyć po stronie zachodniej. I wtedy oczywiście po stronie Czechosłowacji. Dlaczego zajęcie Zaorzia zostało zdecydowane? To jest podane przez Kwiatkowskiego w swoich zapiskach z tej narady zamkowej. To było tego dnia, kiedy Beneš i rząd czeski przyjęli dyktat monachijski. 30 września 1938 roku. Jak już było wiadomo, najpierw, proszę pana, to jest bardzo ciekawe, najpierw Łubieński Michał, który był szefem gabinetu, napisał w Anglii pamiętniki do szuflady takie, które ja cytuję, które zresztą mamy tutaj w instytucie. I on mówi tak, że we wczesnych godzinach rannych 30 września dotarła do Warszawy wiadomość, że mocarstwa w Monachium mówią, że zgadzają się z Hitlerem, Czechosłowacja musi oddać Sudety Niemcom. To był szok. Był szok. I były narady ze szefem sztabu i ze Śmigłym, czy my mamy walczyć, czy nie po stronie. Jeżeli Czesi się opowiedzą za walką, to co my robimy? Czy my walczymy też? Ale kilka godzin później nadeszła wiadomość z Pragi, że rząd czeski, Czechosłowacja się odłączyła już przedtem, że rząd czeski przyjmuje, nie odłączę się, proszę, dopiero po marcu, ale w każdym razie Praga, że przyjmuje warunki konferencji monachijskiej. To było wiadomo dopiero w południe. Dopiero 2 godziny potem, o 2:00, była narada zamkowa na zamku. I tutaj mamy zapis Kwiatkowskiego, że Beck tłumaczy, dlaczego on uważa, że Polska powinna zająć tą ziemię, bo jeżeli teraz nie zajmiemy, to
już ta sprawa przepadnie. Według notatek Kwiatkowskiego to on jeden tylko się sprzeciwiał użyciu siły i sugerował, że to trzeba prawda, załatwić rokowania dyplomatycznego. Otóż trzeba sobie jeszcze jedną rzecz przypomnieć albo mieć na względzie. To jest to, że tak ambasador francuski, jak ambasador angielski naciskali bardzo swoje rządy przed 30 września, żeby Beneš jednak się zgodził na oddanie Polsce tych ziem, które Czesi zabrali w 19 roku. Niech Czesi oddadzą Polsce te ziemie za cenę neutralności polskiej. W razie wojny, bo tak to było. Ja bym powiedziała, ja nie wiem, czy Beck tak myślał, bo tego nie ma na piśmie, ale sądzę, że myślał tak, jak to napisał francuski historyk Henri Rollet, który wydał kilka lat temu po francusku L'histoire de la Pologne w 20 wieku, czy nawet 19 i 20 wieku. I on, który bardzo krytycznie podchodzi do Becka, pisze w ten sposób, ja to cytuję, we wstępnym eseju, szkicu polityczno-biologicznego, że Polska miała do wyboru albo przyjąć Zaolzie jako prezent od Hitlera, za co on by mógł żądać jakiejś zapłaty, na przykład ja wam daję Polski Śląsk, a wy mi dajcie niemiecki Gdańsk, albo mogła wziąć to sama, tę ziemię. Ja sądzę, że tak to było wtedy widziane na zachód, prawda? Osobiście, jeśli o mnie chodzi, nawet mimo tego, że moja rodzina ojca pochodzi z Cieszyna właśnie, mimo tego, że jeden z moich przodków zakładał pierwszą gazetę polską w Cieszynie, Gwiazdkę Cieszyńską, Andrzej Cincia właśnie pisał, Paweł Sztabno, ale Paweł siedział w Wiedniu, tam niewiele rodu, a Ciała siedział i robił w Cieszynie. Mimo tego wolałabym osobiście, prawda, żeby były raczej rokowania, nawet ze stratą dla Polski. To Czesi proponowali rokowania na przestrzeni 3 miesięcy. Co by się mogło zdarzyć? Rokowania na temat proponowali? Na temat powrotu Zaolzia do Polski. Co się proponowali? Czy to znaczy, że Niemcy nie wiedzieli, że Błotnowski wchodzi na Zaolzie? Proszę pana, była mała grupa operacyjna, która tam stała. Niemcy w ogóle w tej mapie Godesbergu, którą uzgadniali z Anglikami, to Bogumień miał być po stronie niemieckiej już. To dopiero francuski atasze wojskowy dał znać, potem angielski w Warszawie, co się dzieje. I wtedy wysłano do Berlina brata pani Janiszewskiej i żeby coś zrobić, będzie się nie dać, prawda? Czy co Niemcy myśleli o grupie? Nie. W każdym razie o Bogumień to były spory wewnątrz niemieckie. Proszę następny. Ja mam pani pytanie, czy byli Polacy, którzy myśleli o tym, żeby z Niemcami się dogadać? Ponieważ pan powiedział, że generał Kordon Zamoyski jeździ na partajki kierowskie. Mam do pani pytanie. Czy pani słyszała, że generał Kordiał Zamoyski jeździł na te partajki, czy robił to oficjalnie, czy prywatnie? Proszę pana, jeżeli to był szef policji, to musiał jechać z pozwoleniem, prawda? Ale nie tylko on jeździł na partajki. Jeździło całe mnóstwo Francuzów i Anglików też, prawda, wtedy. Nawet na olimpiadzie w 1936 roku, jeśli pan sobie popatrzy na ten film zrobiony przez Lenię, jak ona się tam nazywała? Riefenstahl. To delegacja francuska, tak. Przechodzi. Tak? Francuz. To jest raz. Poza tym Zamorski nie robił żadnej polityki. Oficjalnie nie
nie miał nic wspólnego z polityką zagraniczną. A to, że się podobali Niemcy niektórym, to tak samo tutaj, a niektórym Amerykanom, na przykład z Komitetu Olimpijskiego, bo najpierw Komitet do Spraw Olimpijskich zbojkotował olimpiadę ze względu na traktowanie Żydów w Niemczech, a potem był wybrany nowy szef, pojechał do Niemiec, przekabacili go. I pojechali do olimpiady. Więc jeżeli chodzi o rząd, to ja nie widzę. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy rzeczywiście decydowali o polityce, to ja nie widzę tego. A Studnicki, który był za tym, nie chciał oddać ziemi. Natomiast Cat Mackiewicz pisał, to można zobaczyć u pana w książce Jerzego Jaruzelskiego, nie generała, tylko publicysty, o Mackiewiczu, która wyszła 2 lata temu. To Mackiewicz w marcu wzywał, 1939 roku, albo idziemy z Niemcami, albo idziemy z Rosją. Niemcami. Umówmy się z Niemcami, pójdźmy na Rosję. To jest pytanie. Ale on też polityk. Niemcami, Europejczykiem czy zwierzęciem sowieckim? To jest wybór. No, nawet to, dzisiaj. To zwierzę europejskie to było raczej straszne jest, zwierzę. Sowieckie zwierzę. A niemieckie czy, to było. Czy być zniemczonym Polakiem? To jest wybór. Żadnego wyboru nie wstydzimy. Nie mamy, to jesteśmy tak jak jesteśmy. Teraz mamy lepszą sytuację, bo sąsiad na wschodzie się wyraźnie rozpada. Tak to wygląda. Chyba, że Gorbaczow w ostatniej chwili będzie mógł polegać na wojsku i na policji, na jak oni się nazywają teraz? KGB. Tak. Ale to wojsko jest teraz nie wiadomo w Rosji, dlatego że oficerowie poniżej pułkowników już mają inne pojęcia niż wzwyż, prawda? Nie wiadomo, czy ten szowinizm rosyjski, wielkorusy, zagrał, czy nie. Amerykanie mogli tu ratować, także może być dalej tak jak jest. Ja myślę, że to się nie da. Że tam będzie wojna na głowę. Amerykanie kratują 72 lata, już na pewno tu jest. No, ja myślę, że mamy ten plus z punktu widzenia polskiego, że ich teraz uratować nie można. Nie można, bo cały system się zawali, prawda, dystrybucja. Każda republika trzyma swoje. Także jedyne, co można zrobić i słusznie moim zdaniem nie można zrobić, to jest uszczerbek dla nas i ten kogo, to jest przesyłać paczki dla starszych ludzi, dla Anglików, szczególnie z Niemiec. Do Sowietu. Dla starszych ludzi. Ale system się wyraźnie rozkłada na 4 uparki. To jeszcze może być. No to, ale militarnie są bardzo silni. No to jest właśnie znak zapytania. Bo ta siła jest tylko do użycia, jeżeli na wszystkich szczeblach wojskowych będzie posłuszeństwo. No tak. A ja nie wiem, czy. Proszę, chciałem się pojednać umowę. Jedno pytanie, czy pani uzasadnia antypatię Francuzów do ministra Becka i czy znalazła pani potwierdzenie w dokumentach po prostu zarzuty Francuzów wysyłane wobec Becka? Tak. To są bardzo stare rzeczy. Oczywiście o co chodzi? Więc oficjalnie zarzucano Beckowi, znaczy prasa francuska, później historycy i nawet ambasador Noel, który miał patologiczną nienawiść do Becka, że Beck szpiegował na rzecz Niemców. Najpierw to było napisane w takiej gazecie R. Nouvelle w 22 roku, jak Beck się zjawił tam jako atasze wojskowy, że próbował ukraść francuskie dokumenty wojskowe w Wiedniu. Musieli się z tego sromotnie wycofać, bo okazało się, że Beck nigdy tam nie był wtedy, kiedy miał być i kraść te dokumenty. Więc o co chodzi? Chodzi o to, że wywiad francuski w Polsce podczas wojny bolszewickiej, przede wszystkim, a potem rok, dwa później, nie udawało im się wykradać polskich dokumentów. Beck wtedy
udziału w dwójce i po łapach im dawał, po łapach im dawał. I oni nie znosili tego. Generał Michel, który był wtedy szefem misji w 21 czy 2 roku, wtedy wszystko jest, proszę Państwa, wszystko. Napisał do Paryża, że Beck, że on nie ufa Beckowi, że to jest na pewno szpieg niemiecki. Nic nie było, żadnych dokumentów. Powiedział, dowodów nie mam, bo Beck jest taki, że dowodów nie mam. No więc były anse między wywiadem polskim i francuskim. I Beck akurat wtedy był w tej dwójce. Więc Ernubel wystąpiła z tym, jak przyjechał, musiała się z tego wycofać. I jakim on był szpiegiem, takim strasznym szpiegiem, że jak był odwołany do Polski, jeszcze zanim był odwołany, w maju 23 roku, jak marszałek Foch przyjechał, to mu nadał, przypiął do piersi Becka legię honorową, czego się szpiegom na ogół nie dali. Najpierw Beck został kawalerem, a potem został jeszcze czymś wyższym, już nie pamiętam. Więc to była rzecz wystana z palca, która po prostu była podtrzymywana przez publicystykę endecką, przez samego Noela. I Noel mnie właśnie za długo zastanawiał, więc on umarł 2 lata temu, w wieku 98 czy 99 lat. Ta jego ostatnia książka, Polonia Restituta, to jest zupełnie straszna historia, prawda? Tam daje, doprowadził w jakiś sposób do sojuszu, czy do przynajmniej współpracy i wrócił do Francji i na bardzo wysokie stanowisko rządowe. I to mu się nie udało i Becka nienawidził do końca życia. I to Noel był tym człowiekiem, który zaopiekował się generałem Sikorskim w Rumunii we wrześniu, zabrał go ze sobą do Bukaresztu, a potem do Paryża i tam go popierał na premiera. Także on sobie odebrał się w ten sposób. Jeśli mogę, pół zdania. A propos tego dokumentu na temat rzekomego szpiegostwa Becka, jest bardzo dobry artykuł Piotra Wandycza, też tak historyczny. Tak, także radzę się zwrócić, jest u nas do wykorzystania w każdym momencie. Ostatni? Nie, to nie jest ostatni zeszyt, ale nie pamiętam dokładnie, który gotów jestem znaleźć dla każdego. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy francusko-czeskie i francusko-polskie, to warto przeczytać pracę Piotra Wandycza, Twilight of French Systemalizes. To jest ostatnia praca, w której widać, jak strona polska starała się o zacieśnienie sojuszu z Czechami wojskowego i na co napierało drugie biuro francuskie, i co nawet znajdowało posłów u niektórych generałów czeskich, takich jak Syrowy czy Prechala, który był wtedy szefem sztabu, Schneiderek, którzy wywodzili się z legionów czeskich, które z kolei przyszły z Rosji, miały inne myślenie niż ci, którzy wywodzili się z armii austro-węgierskiej. I zupełnie innym myśleniem Hrady, czyli Masaryka przed śmiercią, czy w tym roku i Benesza. Proszę Państwa, więc artykuł Piotra Wandycza, sprawa Józefa Becka jako atasze wojskowego w Paryżu, znajdą Państwo w przypisie 4 zaleceniu wstępnego na stronie 21. Przepraszam, że cytuję własne dzieło, no ale to jest drugiej ręki. Ta ostatnia praca Wandycza to gdzie jest? Jest do nabycia, ona jest dość droga. Zaraz ją też przepraszam. Zeszyty historyczne numer 22, rok 72. To jest naprawdę bardzo dobre przedstawienie tej całej sprawy. To jest praca Piotra Wandycza. Przy porównaniu obu tych prac widać, że pracownicy Instytutu wiedzą najwięcej o polityce zagranicznej. Proszę, następne pytanie. Proszę Pani, nie było zaskoczeniem dla rządu, było zaskoczeniem, wojna była zaskoczeniem dla opinii publicznej.
wywiad polski. Intencje francuskie. A intencje? Nie dotrzymania. Pani profesor mówiła, że to było zaskoczenie dla siebie. Proszę pani, dlatego że jak podpisuje umowę wojskową szef sztabu danego kraju, i to nie tylko były rozmowy z szefem sztabu Gamelin, ale to byli tam oficerowie i lotnictwa, i wojska, i marynarki, prawda, i te rozmowy trwały tydzień, podpisano protokoły, no to na ogół jednak to coś znaczy w stosunkach międzynarodowych. Poza tym, jak mogę pani powiedzieć, że to nie jest to, mówił mi sam szef sztabu Stachiewicz, generał Stachiewicz, prawda, że to było jasne dla Polaków, że jeżeli Niemcy uderzą całą siłą na Polskę, to leży w interesie Francji wykorzystać tą okazję, prawda? To nie chodziło o piękne oczy Polaków, to nie chodziło o honor, to chodziło o interes własny, prawda? Ja pamiętam, jak przyjechałam do Paryża jako małe dzieci w 40 roku, w styczniu. I jak nam mówili Francuzi, a wy biedni Polacy, wy teraz zobaczycie, Francja będzie walczyć, Francja jest niepokonana. Linia Maginot. Nie, no to było śmieszne, prawda? Proszę pan doktor. Ja chciałam zrobić taki komentarz. Mnie uderza zawsze w ocenie tej działalności Becka, czy jego polityki. Ucieka naszej uwagi fakt, że ten sojusz i wplątanie Niemców w wojnę światową to jest prawdopodobnie jego największe osiągnięcie, bo jeżeli porównamy na przykład, bo tu chodziło o ten najazd na Polskę po tym tajnym protokole Ribbentropa-Mołotowa i również o podział i w najlepszym wypadku, jak obie strony prawdopodobnie liczyły, żeby to się mogło odbyć bez dużej wojny. Jak na przykład porównamy sytuację do czasów Poniatowskiego, która prowadziła do rozbiorów, to ten Poniatowski się szamotał we wszystkie strony, żeby znaleźć jakiegoś alianta, żeby to się nie odbyło tylko między Prusami a Rosją. I jemu się to nie udało. Natomiast Beckowi się to udało. Wplątał Niemcy w wojnę światową, którą Niemcy straciły. I teraz, chwała Bogu, widzimy, prawda, że ten drugi z tych agresorów też się zaczyna rozgłaszać. Czyli, że kosztem, ale to wszystko, prawda, udało się tylko dzięki temu, że my żeśmy zdecydowali się walczyć. Gdybyśmy nie walczyli, nie byłoby tej wojny. To prawdopodobnie by nas zajęli, podzielili i na tym by się sprawa skończyła. Więc właśnie tutaj oczywiście się zgadzam z panem, jeśli się przeczyta, każdy może przeczytać stenogram mowy Chamberlaina w Izbie Gmin 2 września o 7 wieczorem. Kiedy już Niemcy atakowali Polskę przez 2 dni, prawda, drugi dzień dobiegał końca, to on wtedy powiedział, że są pytania, dlaczego Wielka Brytania nie przystępuje do wojny w obronie swojego sojusznika. Otóż powiedział, czekamy na odpowiedź, prawdopodobnie, chodziło o to, dlaczego, to nie było w ten sposób powiedziane, dlaczego Hitler nie odpowiada na dyplomatyczną notę angielską z 1 września, która żądała, prawda, wycofania się sił niemieckich, ale nie była ultimatywna. Więc Chamberlain powiedział, Hitler prawdopodobnie nie odpowiedział, dlatego, że namyślał się nad propozycją pana Mussoliniego. Mussolini, jak wiadomo, zaproponował konferencję wielkich mocarstw, żeby nie doszło do wojny. I Chamberlain mówi dalej. Jeśli chodzi o stanowisko rządu jego w królewskim mości, ja to z pamięci tam. Tutaj mówię. Jest tekst, jeśli tak, wiesz, w polskim brytyjskim parlamencie wydany tak. Przez Instytut 46. Więc w każdym razie pani Chamberlain powiedział coś w ten sposób, ja nie będę szukać tej strony, zobaczę pan znajdzie, że rząd jego w królewskiej mości zasadniczo popiera rokowania między Polską a Niemcami, albo na konferencji. I jeżeli do tego dojdzie, to będzie się tak traktował sytuację, jakby nic nie zaszło. Jakby nic się nie stało.
że pan będzie łaska znaleźć... Pan pierwszy jest, drugi. Dziękuję. Drugi prześle. Tak. Więc tak. Ach, tak. Więc to jest po angielsku. Nie wiem, czy wszyscy na tyle rozumieją po angielsku, ale to jest tak. If the German government should agree to withdraw their forces, jeśli rząd niemiecki wyraziłby zgodę na wycofanie swoich sił, then His Majesty's government would be willing to regard the position. Wówczas rząd jego królewskiwości byłby gotów, byłby skłonny. Tak. Regard the position as being the same as it was before the German forces crossed the Polish frontier. Byłby skłonny tak traktować sytuację jako taką samą, zanim Niemcy przekroczyli granicę niemiecką. That is to say, the way would be open to discussion between the German and Polish governments on the matters at issue between them. To znaczy, Niemcy by wyszli, a Polacy by, prawda, usiedli z Niemcami i rozmawiali dalej. On the understanding that the settlement arrived at was one that safeguarded the vital interests of Poland and was secured by international guarantees. To znaczy, że tak jakby nic nie było, proszę bardzo, jeżeli Niemcy się wycofają, jeżeli siły niemieckie się wycofają, to rząd brytyjski będzie popierał dalsze negocjacje polsko-niemieckie. Po dwóch dniach takiego ataku, jaki był, prawda, na wszystkich, na wszystko, na cywilów, na wojskowych, wszystko. I co się stało, że na dalej by powiedział? Dlatego, proszę pana, że był wrzask i krzyk w Izbie Gmin i bunt części Rady Ministrów. I było zupełnie jasne, że jeśli następnego dnia nie będzie albo akceptacji niemieckiej, albo wypowiedzi wojny przez Anglię, to rząd się nie utrzyma. I były rozmowy telefoniczne, zresztą protokołowane w dokumentach brytyjskich z Paryżem. Francuzi chcieli jeszcze poczekać 48 godzin. A Chamberlain im powiedział, nie mogę, bo się mój rząd nie utrzyma. Proszę jeszcze jedno pytanie. Panie profesor, jak pani ocenia zabiegi polskiej polityki zagranicznej w sprawie uzyskania kolonii? Kolonii? Tak. Kogo? Kolonii. Kolonii. Za Polskę. Ja to tak samo oceniam jak minister Beck. On mówił, że jeśli chodzi o kolonie, to mamy piaski w Rembertowie. Piaski też są. Uważał, że Liga Morska mocno przesadzała i robiła mu dużo trudności zresztą w rozmowach z Francją i z Wielką Brytanią, te wszystkie krzyki, że nie chcieli kolonii. Rząd polski tylko chciał dostępu do surowców, nie tylko zresztą Polska. Ale te wszystkie krzyki o kolonie, no to oczywiście to jest kompletny nonsens. Ale całkiem poważne starania były podejmowane. Proszę? Poważne starania były podejmowane. Jakie poważne starania? No, odnośnie na przykład Madagaskaru. Nie, sprawy... nie. Tam była jedna ekspedycja do Madagaskaru tylko i to chodziło o zbadanie, czy wyspa się nadaje do osiedlenia ewentualnej emigracji żydowskiej z Polski, a nie na kolonie polskie. Jeśli nie, to dziękuję. Jeśli ktoś ma jeszcze bezpośrednie, to pani profesor z pewnością pozostanie w instytucie. Dziękuję i zapraszam na następne spotkanie, które zostaną. Chciał jeszcze mój autograf, to jest zupełnie...